No i w pewnym momencie patrzę, dostaję telefon, dzwoni jakiś nieznany numer, odbieram, halo. No i zapytanie, dzień dobry, czy pan Tomasz Sarara przy telefonie? Więc potwierdzam, że tak, to ja. Proszę pana, dzwonię z laboratorium, mam przed sobą pana wyniki badań i mam do pana taką informację, właściwie bardzo pilną, nagłą. Proszę się szybko zgłosić do szpitala, proszę szybko się skontaktować z lekarzem. Dzień po dniu dostałem w pierwszej kolejności informację od KSW, że IZO się nie dogadał i to pod względami finansowymi z KSW i że tej walki nie będzie. Po raz pierwszy i prawdopodobnie po raz ostatni w walce MMA dostanę kogoś w parterze niż ja, więc tym bardziej teraz nie chciałbym się zapierać, że faktycznie ta walka się tam nie przeniesie. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. To jest klasyczne, nasze klasyczne powitanie. Ale do tego wszystkiego muszę jeszcze dołożyć kolejne słówka, czyli chyba przepraszam na sam początek wszystkich swoich widzów bardzo serdecznie, mocno przepraszam za długą nieobecność. I właściwie ten odcinek też będzie służył temu, żebyśmy troszeczkę opowiedzieli o tym, dlaczego się chwilę nie widzieliśmy, co się działo, dlaczego było tak dużo na głowie, co się działo, że mnie nie było, dlaczego zniknąłem z cyberprzestrzeni. W ogóle jeszcze raz przepraszam, bo sam uważam, że prowadzenie kanału na YouTube i taka interakcja właśnie ze swoją publicznością, to jest odpowiedzialność zbiorowa, dlatego nieprzypadkowo tutaj przepraszam, nie robię tego na wyrost, tylko słuchajcie, ja sobie bardzo cenię ludzi, którzy subskrybują ten kanał, którzy lubią posłuchać moich wypocin, którzy się z tym utożsamiają, nawet pozdrawiam tych, którzy często hejtują i się z tym wszystkim nie zgadzają, bo oczywiście te osoby również są do tego wszystkiego bardzo, bardzo potrzebne. No i może po kolei. Słuchajcie, my już chyba jakiś czas temu naprawdę. Na pewno w tamtym roku, no właściwie mało tego, w tym roku my nic nie nagrywaliśmy, więc na pewno było to chyba w tamte wakacje. Niedługo będzie rok. Pamiętam, że siedzieliśmy po drugiej stronie Wisły i wtedy było widać za moimi plecami również, tak jak teraz, Hotel Forum, w którym znajduje się Hala Forum. I wtedy wam opowiadałem, że słuchajcie, już niebawem, już pokrótce, już zaraz, za chwilę coś tam się wydarzy i będę wam się mógł tym wszystkim pochwalić, co się działo. To właściwie już gdzieś tam szumi w media, bo to jest taka właśnie chyba moja wina w tym wszystkim, że ja się sam nie zajmę marketingiem tego, co się dzieje za plecami, ale chyba już tam się wkradło, wyszło na jaw, że jest coś takiego jak Sarara Sushi i tak, i faktycznie nie jest to przypadkowa nazwa, nie ktoś mi tutaj podkradł nazwisko, tylko faktycznie sam jestem, jakkolwiek to nie zabrzmi, właścicielem restauracji sushi. Dlaczego z takim sporym opóźnieniem? Ja mam kilka spółek, nawet ten kanał, który tutaj prowadzę, to robię to razem ze wspólnikiem i ze wszystkimi swoimi wspólnikami bardzo dobrze się dogaduję. Sam również, nawet jeśli nie jestem idealny, to wydaje mi się, że jestem do przeżycia i do dogadania i raczej na mnie się nikt nie rozczarowuje. Ale jak jest takie powiedzenie, że wiecie co mówią spółki, że niedobre są spółki i ta spółka, która się rozpoczęła parę miesięcy temu nie potoczyła się tak, jak sobie obiecywaliśmy, tak jak sobie na pewno planowaliśmy, czy też wymarzyliśmy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W ogóle nie będziemy mówić o tym, co było przykre, co było złe. Suma summarum, finał jest też taki, że powstało Sarara Sushi w Hali Forum. I znam bardzo obiektywną opinię moich znajomych, którzy bardzo, bardzo to miejsce chwalą. Także słuchajcie, spróbujcie jeszcze gdzieś tam pomalutku, bardzo ślamazarnie, ale oczywiście wprowadzamy wywozy na Pysznym, na Glovo, na wszystkich tych podmiotach, z których dzisiaj wszyscy funkcjonują. Także jak słuchajcie, gdzieś tam znajdziecie, a będziemy teraz dużo mocniej pracować nad marketingiem, żeby było to widoczne, to jak najbardziej was serdecznie do tego zapraszam, spróbujcie. Jak ja sobie to się często w życiu śmieję, ja akurat rolek nie potrafię kręcić, bo tam parę rzeczy w życiu dobrze kręcę, ale rolek jeszcze nie umiem, może przyjdzie taki czas, że skręcę taką rolkę. Także na razie sobie to piluję nieco z boku, mówiąc o tym, że prowadzamy wyjazdy, mamy też samochodzik, kierowcę, który ma niedługo do tego przysiąść. I mój udział może być taki, że czasem po prostu wsiądę w samochodzik i to sushi również z przyjemnością wam dostarczę. Więc pomalutku zaczynam rozmawiać o biznesach i nieprzypadkowo używam liczby mnogiej. Ale zanim powiem, co się tam zaczyna dziać dalej, jak widzicie, właśnie sama liczba mnoga, czyli biznesy, jeden, który mi dość sporo spędza snu z powiek, powiedzmy, to jest jeden z kilku i mój problem w ostatnich czasach polega na tym, że doba ma tylko 24 godziny, a tydzień ma tylko 7 tygodni i dlatego tak bardzo ciężko było wygenerować troszeczkę czasu, żeby wrócić do kamery, spotkać się z ludźmi, spotkać się, poprowadzić kilka rozmów, bo jak wiecie, nie lubię określenia wywiady, ale też przed takimi nie będę ukrywał, więc mogą być to wywiady czy też rozmowy. Mi się spodobała taka opinia, którą widziałem w którymś komentarzu chyba, że Tomek, kiedyś wrócisz do swoich rozmów typu Real Talk i mi się bardzo spodobały takie właśnie rozmowy Real Talk, bo jak wiecie, nigdy nie robiłem specjalnych przygotowań, tylko taka właśnie prawdziwa, szczera rozmowa ze swoimi rozmówcami. I w międzyczasie, kiedy mnie nie było,
właśnie na YouTube'owym kanale, to zwróciłem uwagę, że całkiem spora, bardzo duża osób zaczęła robić wręcz to samo. A ja strasznie nie lubię robić tego, co robią wszyscy. Więc mi w tym wszystkim udało się mieć, mówiąc językiem sportu walki, taki dobry timing i ten mój kanał na YouTube wystartował trochę wcześniej, niż nie mówię, że był pierwszy, w ogóle tutaj rozbiliśmy bank, ale był jeden z pierwszych, który zaczął funkcjonować z fajnymi zasięgami w internecie i widzę, że sporo osób robi to samo. Więc przede wszystkim nie chcemy robić kopiuj w klej jeden do jednego tego samego, choć na pewno ten format w odcinku będzie się pojawiał i tu zostanę chwileczkę tajemniczy, ale was na pewno czymś niebawem zaskoczę i wtedy tam radę ten kanał znowu nabierze takiego dużego ożywienia, odświeżenia, bo będzie coś, czego inni nie robią i nie będą w stanie tego zrobić, ale pozwólcie, że pozostanę w tym wszystkim jeszcze delikatnie tajemniczy. Ja nawet w ogóle mówiąc o biznesach strasznie nie lubię określenia biznesmen. Nie wiem, w ogóle sam kiedy mówię to w własnym mniemaniu, jak widzicie, od razu się uśmiecham, więc bardziej wolę takie określenie, że jestem polskim przedsiębiorcą walczący właśnie z tą trudną polską administracją, przedsiębiorczością. To jest naprawdę ciężka walka. Jak wiecie, walki lubię, więc tą też podjąłem, ale żaden biznesmen, tylko taki naprawdę ciężko tyrający, harujący przedsiębiorca. Tak bym się na dzień dzisiejszy bardziej określił. Powiedzmy sobie tak, pomalutku drugi brzeg, zwany końcem kariery, gdzieś tam już całkiem niedużej oddali, chyba pomalutku widać. I może z tego też powodu postanowiłem podjąć pewne takie kroki właśnie w ramach zabezpieczenia swojej rodziny, finansów, bo ja przez większość życia, muszę wam powiedzieć szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo lubiałem i nadal lubię pieniądze rozpierdać. I w ogóle mam nadzieję, że niebawem do tego wrócę, ale muszę sobie zadbać o troszeczkę inne źródełko dochodów, bo skoro mówimy o tym, że zostało pewnie walk taki, liczba taka, która zmieści się na palcach jednej dłoni, No to faktycznie chcę zadbać o to, żebym gdzieś tam w życiu miał troszeczkę spokojniej, a żeby po końcu kariery, na koniec kariery nie trzeba było iść na magazyn czy na budowę. Także myślę, że jestem od tego bardzo, bardzo daleki. Ale faktycznie, no troszeczkę więcej tych pieniędzy ulokowaliśmy w takie mądrzejsze inwestycje i daj Boże, żeby one faktycznie przyniosły oczekiwane rezultaty. To, tak pokrótce, choć natłok słów był bardzo, bardzo duży, świadczyło o tym, dlaczego się ostatnimi czasy nie widywaliśmy. Dużo osób pisało do mnie na mediach społecznościowych: Tomek, co tam słychać, co u ciebie, czemu cię nie ma na YouTubie, czemu cię nie widzimy, czemu cię nie słyszymy, nie wiemy co u ciebie. I muszę powiedzieć, że spora część wiadomości była taka: daj znać Tomek, czy u ciebie wszystko w porządku ze zdrowiem, bo normalnie aż jest to tak dziwne, że martwiące, że zwyczajnie ciebie nie ma, więc ten wątek tutaj zdrowia też delikatnie poruszę. Mówi się, że jak komuś wychodzą jakiekolwiek znamiona na ciele, na skórze, żeby lepiej to zbadać, bo faktycznie, żeby się nie okazało, że człowieka coś wpierdala, my nawet o tym nie wiemy i się dowiadujemy, jak jest już za późno. Każdy w swoim otoczeniu na pewno gdzieś tam zdarzył się z taką sytuacją. Mam nadzieję, że to nie dotknęło osobiście nikogo z was albo w bliskiej rodzinie, ale każdy w swoim na pewno kręgu słyszał o sytuacji, że poszedł mój kolega do lekarza i lekarz mu nagle powiedział, że zostały ci 3 miesiące życia i nagle pozamiatało, pozbierało, nie były w stanie pomóc żadne pieniądze, że nic nie było w stanie pomóc. I to jest taki chyba horror, którym czasem żyję, bo staram się o takich sytuacjach w ogóle nie myśleć, bo im częściej o tym myślę, tym bardziej uważam takie, że sytuacje do siebie mogę przyciągać. Ale jeśli powiedziałem, że w otoczeniu każdego z was pewnie taka sytuacja się dzieje, to muszę powiedzieć z taką dużą przykrością, że niedawno mi zwyczajnie zabrało kolegę. Świetny gość z pozytywnym podejściem do życia, uśmiechnięty, również z pieniążkami, taki, który tak naprawdę w każdej sytuacji wydawałoby się mógłby znaleźć rozwiązanie. No, poszedł do lekarza i właśnie dostał taką druzgocącą wiadomość, że no nie chcę mówić, no wiadomo, że chodzi o raki, o nowotwory, nie chcę mówić czego, jaki, no. No widziałem zdjęcie po 3 miesiącach, właściwie już wyglądał jak żywy trup, a na dzień dzisiejszy z dużą przykrością muszę powiedzieć, że mojego kolegi wśród nas nie ma. I za każdym razem, kiedy wydarzy się taka sytuacja w moim otoczeniu, czy gdzieś o takiego słyszę, to jest taki moment na refleksję, że Boże, czy nie jestem następny, żeby mnie nie zabrało. Tomek, może warto byłoby się przebadać, przecież tak naprawdę o siebie nie dbam, nie chodzę do jakiejś etatowej pracy, gdzie są wymagane jakieś okresowe badania, prześwietlenia. Naprawdę muszę powiedzieć, że gdzieś tam wywołało to u mnie tak dużą refleksję, że postanowiłem faktycznie troszeczkę bardziej o siebie zadbać. Powiedziałem o jakichś znamionach, o jakichś śladach dziwnych, które wychodzą na ciele. I powiedzmy sobie, że tak plus minus do tyłu, chyba 3 lata temu, gdzieś tak na wysokości pasa, kąpiąc się, bo to faktycznie jest takie miejsce, którego często możemy nie zauważać, kąpiąc się, myjąc się, zauważyłem pod palcem, że wyszło mi jakieś dziwne, ni to krwiak, ni to pieprzyk, ni to nie wiadomo co.
I było to 3 lata temu, ale z takim największym przerażeniem, jak się zacząłem temu przyglądać, co mi tam delikatnie wychodzi, to sobie oczywiście wmówiłem, że Tomek, kurwa, najgorzej to jest wszystko to rozgrzebywać, iść do lekarza, robić igły, widły, nic ci nie dzieje, jesteś zdrowym gościem, wszystko jest w porządku. I sobie to oczywiście za każdym razem głośno powtarzam, bo czasem nawet wierzę w to, że kłamstwo powtórzone 100 razy zmienia się w prawdę i sobie wmówiłem zwyczajnie, że nic mi się nie dzieje. Ale po takich właśnie sytuacjach, jak opowiadam o moim koledze, gdzie nie było żadnego ratunku, wtedy właśnie chwila refleksji, że Tomek, może jakiś sygnał, może jest pomysł, jakiś teraz sygnał, żeby działać, żeby nie było kiedyś za późno, może przełam się, iść do lekarza. No i faktycznie wykonałem ten taki bardzo niby prosty, ale z jednej strony trudny i odważny ruch. Nie ufam polskiej służbie zdrowia, boję się tych polskich konowałów, z którymi naprawdę niestety każdy z nas miał na pewno do czynienia i boję się tego scenariusza, że ktoś ci powie, że Tomek, to już jest najgorsze w ogóle 3 miesiące, później się daj Boże okaże, to nieprawda, ale każdy z nas wtedy już przez taką informację żyje kilka lat krócej, ma zabrane parę miesięcy życia, właściwie nie, no, psycha zwyczajnie klęka i siada. Ale zrobiłem ten ruch, mało tego. Pozdrowię tutaj serdecznie Marcina Gandyka, to jest też osoba, która trzyma pieczę nad moim zdrowiem, nad moimi przygotowaniami, nad moimi badaniami krwi, nad całą morfologią, nad wszystkim tym, żeby Tomasz funkcjonował dobrze. I Marcin Gandyk to również taki wujek dobra nowina. I opowiem wam przy okazji zdrowia taką małą anegdotkę. Marcin kontroluje cały czas mój pakiet badań w trakcie przygotowań do walki, no i wysłał mnie na badania, żebym sobie zrobił na czczo to czy tamto. No i faktycznie według poleceń poszedłem, zrobiłem te badania. Chwilę później pamiętam, że byłem w forum, właściwie już biegając coś przy sushi, coś załatwiałem. Chyba w międzyczasie już zrobiłem jakiś trening, czyli oczywiście życie na pełnych obrotach od samego rana. No i w pewnym momencie patrzę, dostaję telefon, dzwoni jakiś nieznany numer, odbieram, halo. No i zapytanie, dzień dobry, czy pan Tomasz Sarara przy telefonie? Więc potwierdzam, że tak, to ja. No i mówi do mnie pani, wie pan, że proszę pana, dzwonię z laboratorium, mam przed sobą pana wyniki badań i mam do pana taką informację, właściwie bardzo pilną, nagłą, proszę się szybko zgłosić do szpitala, proszę szybko się skontaktować z lekarzem. No i oczywiście dostałem od razu, zrobiło mi się bardzo ciepło, gorąco, bo już czułem, że coś wisi w powietrzu i za chwileczkę usłyszę jakąś kolejną nieciekawą informację. Więc zacząłem panią z laboratorium wypytywać, o co chodzi. Mówi, proszę pana, mam przed sobą pana wyniki badań z dzisiaj rana. Ma pan bardzo niebezpieczne i żebym się nie pomylił, ale na pewno chodziło o potas i chyba wartość potasu wynosiła 11. Powiedziała, proszę pana, jest to bardzo niebezpieczne, proszę szybko się kontaktować ze służbami medycznymi. Więc ja szybciutko łapię za telefon do Marcina i mówię, Marcin, słuchaj, robiłem te badania, które mi zleciłeś dzisiaj rano, przed chwileczką dzwoniła pani z laboratorium przerażona, żebym się szybko zgłosił do szpitala czy też do lekarza, więc dzwonię do ciebie, no bo słuchaj, coś tam wyszło, że potas mam w wysokości 11 i że to jest bardzo niebezpieczne. Więc się mnie Marcin zapytał, Tomek, a jak się czujesz? Ja mówię, słuchaj, dobrze, tylko skoro ta baba dzwoni i mi mówi, że za chwilę coś pierdolnie, kurwa, i nie wiem, czy kurwa z lewej nogi, czy z prawej ręki, skąd nadchodzi zagrożenie, to już szukam właściwie, czy się czasem gdzieś coś mnie nie boli, czy coś na siłę, czegoś nie szukam. Więc mówię, Marcin, ogólnie wydaje się, że jest chyba okej. Drugie jego pytanie, mówi, Tomek, a czy masz wrażenie, jakbyś miał za chwileczkę dostać zawał? Ja mówię, kurwa nie, ale jak mi jeszcze raz zadasz to pytanie, to na 100% dostanę. Już się trzęsę, już mam stan przedzawałowy. Jak mi zadasz jeszcze raz to samo pytanie, to na pewno dostanę zawał. Mój Tomek, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Mówię, kurwa, spoko, ale weźmy to tylko trochę bardziej przekonaj, bo jeszcze do niedawna baba mi kazała zapisać do szpitala, ty się mnie pytasz, czy dostanę zawału, a nagle już jestem zdrowy. No i wtedy to Marcin jako taki wujek, dobra nowina, mówi, słuchaj Tomek, często zdarza się tak po prostu, gdybyś ty miał w ogóle potas 11, to byś dostał takiego kołatania serca, żebyś nawet nie był w stanie ze mną rozmawiać. Wszyscy dookoła by wiedzieli, że z tobą coś jest nie tak i ty pierwszy byś wiedział, że coś się dzieje. Więc po prostu czasem w tym badaniu wychodzi jakiś błąd i tu mogę się mylić, ale jeśli dobrze pamiętam, że powiedział, że przy tym badaniu komórka się otwiera, z niej coś się wylewa i tak dalej, wtedy wychodzą takie zwariowane wyniki, mówi, zrób sobie jeszcze raz te badania, ale obiecuję ci, że na pewno nie masz potas 11, bo wiem, żebyś ze mną nie rozmawiał w taki sposób, jak rozmawiasz. Mówię, dobra, w porządku, dziękuję. I przy którejś wizycie u Marcina pokazałem to właśnie swoje znamie, które chciałem i przebadać. Mówię, Marcin, bo mnie to tak martwi, mówię, cała ta historyjka o moim koledze, którego ostatnio gdzieś tam wsiąkło. Mówię, że trochę zaczynam się o siebie sam martwić. No i pokazałem to Marcinowi, Marcin mówi, Tomek, pokazałbyś to komuś. Mówię, kurwa, jak już ty gadasz taką powagą, żebyś to komuś pokazać, to naprawdę robi się kurwa niebezpiecznie i tym bardziej mnie to martwi. Mówi, Tomek, ja się na tym nie znam, po prostu wyślę cię do jakiegoś lekarza. Mówię, wyślij mi tak, do takiego coś twojego pokroju. Mówię, że nie spakuje mi do trumny, tylko naprawdę niech ze mną rozmawia normalnie, bo się najbardziej boję samej wizyty. Mówi, dobra, Tomek, nie ma problemu, z polecenia pójdziesz ode mnie do lekarza. No i faktycznie umówiłem się na wizytę. Czekałem chyba ze 3 tygodnie na tą wizytę i te 3 tygodnie czekania były jakieś przebanie długie, ciężkie, w ogóle już sobie wryłem w banie, że już jest w ogóle po mnie, zapominając o tym, że 3 lata chodzę z tym gównem, które gdzieś wyrosło. No i faktycznie zbliżam się z wizytą u lekarza, no i znowu cała ta opowiastka, że doktorze, bo zabrało kolegę, tu parę lat temu wyszło, ale sobie wmówiłem, że jest okej.
No ale chyba najwyższa chwila na chwilę prawdy. Lekarz mówi, dobra Tomek, no to pokaż. Przyłożył taką lupę na ekranie, ona powiększała chyba razy milion. No i on tak patrzy na ten ekran, mówi do mnie tak, Tomek, na 80% brodawka łojotokowa albo rak taki i taki. Mówię, o k***wa. No to właśnie nie ukrywam, doktorze, że chętnie w życiu zmierzyłbym się z brodawką, nie? No i on mówi, Tomek, słuchaj, żeby cię też uspokoić, bo nie pamiętam tego drugiego członu nazwy. W każdym razie powiedział, ta przerażająca nazwa z rakiem i ta drugi człon, którego nie pamiętam, powiedział też, chciałbym, żebyś się nie przejmował, bo gdyby się okazało, że to jest niestety to, to słuchaj, wszystko polega, leczenie polega na tym, że my ci to wycinamy i tu jest koniec. Nie ma nic więcej, nic się nie zżera, nic się nie wpierdala, tylko musimy to wyciąć. Tak czy inaczej, dać to do badania histopatologicznego, no i Tomek, poinformujemy cię o wynikach, ale proszę cię, uspokój się. Ja mówię, doktorze, tylko grajmy w otwarte karty, mówmy, o co chodzi. Jak mnie coś tam zżera, ja sobie z tym poradzę, ja sobie to w głowie ułożę, ale mówmy, o się śmieję, mówię, nie Tomek, naprawdę jestem przekonany, że będzie spokój, ale zróbmy ten faktycznie, ten zabieg. No i chyba tydzień później zabieg, szybkie, krótkie cięcie. Ja jako osoba z wysokim progiem bólu, właściwie z osobą, która lubi ból, to właściwie z tym był najmniejszy problem. Znowu był większy problem z oczekiwaniem na telefon z laboratorium, który finalnie przyszedł. Zadzwoniła do mnie pani, powiedziała mi, że proszę pana, jesteśmy po badaniu. Ja sobie oczywiście usiadłem, oczekując na odpowiedź, co to było. Finalnie okazało się, że wyrósł jakiś mięczak zakaźny. Tak, mi ta nazwa również nic nie mówiła, oczywiście wygooglowałem w internecie, zapytałem też pani, co to oznacza, ona powiedziała, proszę pana, nic, to już jest wszystko, jest pan zdrowy, jest wszystko okej. Mówię, Boże, taka pierdoła naprawdę zszedł kamień z serca i to bym właściwie chciał wam wszystkim zaproponować, polecić, bo w moim wypadku na szczęście cały czas prawdopodobieństwo tego, że to będzie jakieś gówno, było bardzo małe, to wywołało mnie tak dużo stresu, że naprawdę zryło mi to zwyczajnie beret. Ale naprawdę również czuję się z dużo większą ulgą, dużo lżej się oddycha, kiedy nie muszę udawać, że coś mnie nie bierze, tylko naprawdę faktycznie tak jest i oby tak pozostało jak najdłużej, więc każdemu. I kiedy opowiadam to swoim znajomym, to bardzo często mówią, Tomek, mam bardzo podobnie, coś mi wychodzi, ale boję się nawet iść do lekarza, bo nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Więc nie chcę dzisiaj mądrkować, ale powiedzmy sobie, że tak, mi się udało przełamać, zrobić taki ruch i każdemu polecam, bo tak jest też mądre powiedzenie, że chyba lepiej zapobiegać niż leczyć, a zapobieganie oznacza również szybkie, mądre diagnozowanie. Taka mądra puenta ode mnie na koniec tego wątku, bo może przejdźmy do kolejnego. Pojawiła się walka na horyzoncie i to też nie jest argument, dlaczego my wracamy do YouTube'ów, że będziemy teraz promować walkę. To nie były żadne moje usprawiedliwienie, tłumaczenie się, te moje wypociny, to po prostu jest true story tego, co się ostatnimi czasy działo. No i pojawiła się walka na horyzoncie. Wszyscy wyczekiwali starcia Tomasza Sarare z czarnoskórym zawodnikiem, ale w pierwszej fazie nie miał być to Ero, miał być to Izu Ugono, który jest już poza organizacją KSW. Ta nasza walka wisiała w powietrzu, właściwie bardzo dużo osób o niej rozmawiało. Ja sam właściwie, jeszcze kiedy nie było potwierdzenia przeciwnika, terminu walki, to podjąłem już przygotowania. Takie powiedzmy jeszcze bardzo umiarkowane, bo skoro nie znamy terminu walki, to nie można również tej śruby zbyt mocno dokręcać, no bo wiadomo, że trzeba to wszystko dobrze rozplanować. W pewnym momencie tak bardzo czekaliśmy razem z Izu na potwierdzenie tej walki, że sami między sobą byliśmy w kontakcie i obiecaliśmy sobie, że jeśli ktokolwiek cokolwiek się dowie, to faktycznie informujemy się o tym, żebyśmy się zdążyli do tego wszystkiego odpowiednio przygotować. I tak bardzo spójnie właściwie, chyba dzień po dniu dostałem w pierwszej kolejności informację od KSW, że Izu się nie dogadał i to pod względami finansowymi z KSW i że tej walki nie będzie. Dzień później zadzwonił mi to Izu, powiedział tą samą historię. Muszę powiedzieć, że niespecjalnie ktoś brzmiał jako na zaskoczonego, przerażonego z federacji, tylko szybciutko zaproponowali mi wyjście awaryjne, walkę zastępczą z Errolem Zimmermanem, na którą również ja się zgodziłem. Dlaczego? Bo no tak, bo lubię wyzwania, bo to na pewno będzie hardkorowe wyzwanie, bo Errol należy, zawsze był i nadal jest jednym z moich ulubionych zawodników w kickboxingu. Mierzyć się będziemy na pełnych zasadach MMA. Dobrze wiemy, że już te umowy, że bijemy się w stójce, robimy to czy tamto, niespecjalnie się sprawdzają, niespecjalnie wychodzą, więc stawiam na to, że będzie to pisanka, wymiana, coś co lubię, coś co naprawdę lubię. A jeśli przejdziemy do walki parterowej, tu muszę powiedzieć, że szykując się do walki z Izu, bardzo mocno przewidywałem, że ta walka może tam się przenieść i brałem pod uwagę, że Izu tam będzie w tej płaszczyźnie chciał się ze mną rozprawić, bo ma w niej większe doświadczenie, więc ja automatycznie zacząłem ostatnimi czasy bardzo, bardzo dużo robić parterów. Dla jasności, robię tego parteru tak dużo, aby było go w samej walce jak najmniej, ale mówiąc o walce z Errolem, po raz pierwszy
i prawdopodobnie po raz ostatni w walce MMA dostanę kogoś chudszego w parterze niż ja, więc tym bardziej teraz nie chciałbym się zapierać, że faktycznie ta walka się tam nie przeniesie. Oczywiście nie chciałbym później również tutaj, żeby mi się czkawką odbiło, że jak się przeniesie, a ja sobie tam może finalnie nie poradzę, bo Errol jest również dużo cięższy, jest masywniejszy, waży 120 kg i nawet bez specjalnej techniki, nie musi być wirtuozem, to naprawdę z takim koniem już może być ciężkość przepychać. Nie daj Boże, jeśli on będzie miał tą pozycję top position, znajdzie się z góry i będzie trzeba spod niego wychodzić, ale jak najbardziej również na takie rozwiązania chcemy być przygotowani. Właśnie to również takie elementy sobie bardzo mocno opracowujemy. Errol już skończył swoją taką, nie skończył karierę, ale skończył taką swoją aktywną karierę, na pewno ten jego top peak dawno, dawno temu minął. Uważam, że jest to zawodnik bardzo silny, bardzo mocny, ale ma na to swój pomysł na walkę, którego oczywiście zdradzać nie chcę. Uważam, że również przyjął już w karierze tak sporo nokautów, że jest chyba dość mocno rozbity. I co? I myślę, że na jakąś taką wymianę solową można z Errolem stanąć, mimo że jest ciężki, mimo że jest bardzo silny, to ja mam prawo go w tym wszystkim wyprzedzać. No i mało tego. Mówiliśmy o wielu różnych wątkach, takich, o którym nie muszę mówić, a on nadal się dzieje, to jest nadal przebiegający PESEL i ja byłem naprawdę... Każda kolejna walka jest cięższa, tyle może, że nie walka. Może każde kolejne przygotowania są cięższe i każde kolejne przygotowania mi bardzo przerażają. Właściwie są ciężkie, są trudne, są męczące z racji kolejnych wiosenek, z racji tego, że jak widzicie, w dużym skrócie wam opowiedziałem to, co się dzieje w moim życiu. Oprócz tego i tak jest jeszcze sporo wątków, typu rodzina i inne rzeczy, którymi się zajmuję, które również są dla mnie wydatkiem energetycznym, zabierają trochę czasu. No i dlatego te przygotowania łatwe nie są. Do czego to mówię? Że mówię, że są przejebane przygotowania, że ich się boję, że ich nie lubię, że bym nie chciał robić, ale same walki zajebiście lubię. Same napi***anki, tego typu wyzwania kocham i walki samej się doczekać nie mogę. Także słuchajcie, gdyby chodziło moim ulubionym dzisiaj elementem treningu, właściwie to nie jest żadna tarcza, to nie jest żadna technika, to nie jest żadne bieganie siłownia. Ja uwielbiam się po prostu bić. Ja bym mógł wejść na trening, zrobić 10 do sparingu i wracać do domu. I tak bym właściwie dzisiaj chciał trenować. Więc lubię samą walkę, lubię sparingi. Walka nadchodzi 22 kwietnia, na którą was chciałem serdecznie również przy okazji zaprosić. Mam swój pakiet biletów, także myślę, że gdzieś tutaj poproszę kameramena, żeby ładną ilustrację zrobił, pokazał wam, który to jest sektor, jakie są dostępne miejscóweczki, na które zapraszam, bo mam zarezerwowany cały sektor. No i fajnie, jak będę wiedział, w którą stronę się odwrócić, podnieść rękę, żeby słyszeć swoich fanów, ludzi, którzy mnie dopingują. No i co? Miło się było zobaczyć po długim, długim czasie. Obiecuję wrócić do regularniejszych odcinków. Nie twierdzę, że będzie to co weekend, co tydzień, ale na pewno będziemy się widywać regularnie. Już nie uciekam na tak długo. Poukładałem sobie parę rzeczy pod nogami, także myślę, że można stabilnie stawiać kroki, ale my nie chcemy chodzić, my chcemy latać, nie? Także co? Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Miło się było raz jeszcze zobaczyć. Siemanko.